Rozpoczęło się. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Aneta Derda. Z częścią Państwa znamy się doskonale z programu Poczytajmy, w ramach którego dzisiaj się tutaj spotykamy. Część osób jest tutaj nowych. Witamy również Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o alternatywnej liście lektur. I o tym, jak w ogóle wspierać czytelnictwo nie tylko w szkole, ale w ogóle co takiego zrobić, żeby to czytelnictwo się rozwijało i jak wygląda w tej chwili sytuacja czytelnicza, jakie mamy rozwiązania, jaki jest stan badań. Naszych wspaniałych gości przedstawię za chwilkę. Widzę, że tutaj się jeszcze pojawiają nowe osoby, więc damy czas Państwu, żeby wszyscy mogli się Państwo umościć wygodnie. Ja w międzyczasie powiem o najgorszej rzeczy, jaka zawsze jest do powiedzenia i dla wielu osób niezwykle ważnej. To znaczy, wrzucam link, który jest najbardziej popularnym linkiem, jeżeli chodzi o webinary Centrum Edukacji. To jest link do zaświadczeń i haczyk jest taki, że to jest link do zarejestrowania się po zaświadczenie, natomiast samego zaświadczenia z tego linku Państwo nie pobiorą. Link, ale proszę powolutku się w międzyczasie zalogować lub zarejestrować na tę stronę, dlatego że pod koniec webinarium ja umieszczę również na czacie link do możliwości, do tego, żeby móc pobrać zaświadczenie. I on będzie dostępny tylko i wyłącznie dzisiaj, teraz, w momencie, kiedy to, zanim się zakończy webinarium. Więc ja pod koniec umieszczę, wtedy będzie można zaświadczenia pobrać. Jeszcze będę w międzyczasie oczywiście o tym przypominać. W międzyczasie chciałabym wszystkich serdecznie powitać jeszcze raz. Jeszcze raz przypominam, widzimy się w ramach projektu Poczytajmy. Te osoby, które w projektu jeszcze nie znają albo dawno nie były na tej stronie, to zapraszam serdecznie na stronę naszego projektu o wolontariacie czytelniczym. I w międzyczasie, zanim oddam głos, chciałabym jeszcze wszystkim osobom z projektu, które wzięły udział w naszej ankiecie na temat alternatywnej listy lektur. Nie ma z nami uczniów, ale są opiekunowie, opiekunki. Więc bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wypełnienie tej ankiety. Więcej troszkę o niej, ale i o samej alternatywnej liście lektur opowiedzą jej autorki, które są dzisiaj z nami. Natomiast ja tylko chciałabym bardzo, bardzo serdecznie Państwu podziękować i przypomnieć, że taki skrót tego, co w tej ankiecie się znalazło z Państwa strony i to, co dla uczniów było ważne, opisałam Państwu w mailach, więc one kilka dni temu do Państwa dotarły. Jest też taki skrót też na stronie naszej szkoły, naszego projektu, przepraszam. Zapatrzyłam się, że ktoś przedstawiał swoją szkołę. I jeszcze jeden bardzo ważny link dla projektowiczów i ja już więcej wiadomości dla projektowiczów na razie mieć nie będę, natomiast bardzo, bardzo serdecznie jednak proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej te zespoły, które jeszcze tego nie zrobiły. Ta ankieta jest dla nas niezwykle ważna, żeby po prostu mieć wgląd w to, co się w projektach w tej chwili dzieje i ewentualnie to, jak my możemy Państwu pomóc. No dobrze, to ja już w takim razie na chwilę milknę, zanim zamilknę i oddam głos naszym prelegentom i prelegentkom, to chciałabym ich bardzo serdecznie przedstawić. Jest z nami pani Magdalena Siekierzyńska i pani Edyta Plich, współzałożycielki i Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży i Fundacji Ediko. I co dzisiaj dla nas jest niezwykle ważne i cenne, autorki i pomysłodawczynie
tego pomysłu wspaniałego, jakim jest alternatywna lista lektur. Jest z nami także pan dr Michał Friedrich, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który też nam opowie trochę o stanie badań i tego, jak to wygląda w świetle neurodydaktyki. I teraz powiedziałam pokrótce, państwo, oddaję głos też taki możliwość przedstawienia się państwu i rozumiem, że pani Magda i pani Edyta zaczną i pan Michał potem dopowie, tak? W tej kolejności. Także oddaję głos, ja się będę ukrywała na czacie, można w tym czasie do mnie pisać, także w kwestiach programowych, chociaż to oczywiście można też zostawić na maile, natomiast w każdej innej sprawie związanej z dzisiejszym webinarium też proszę pisać, ja postaram się państwu odpisywać. Także ja się chowam, oddaję głos. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, Edyta Plich. Dzisiaj będę miała przyjemność, żeby opowiedzieć państwu trochę o naszym projekcie, ale tak naprawdę myślę, że spotykamy się w gronie ludzi, którzy lubią to samo, to znaczy lubią czytać i mają pełne przekonanie o tym, że książki są istotne. No ale brzmi to jak truizm, a tak naprawdę chcę powiedzieć o tym, że w naszym projekcie i w tym, co zaczęliśmy robić, doszliśmy do wniosku, który jest ważny z punktu widzenia szkoły. Do tej pory wiele osób mówiło i pokazywało, że czytanie to wspaniała pasja i to jest sposób spędzania czasu, sposób pozyskiwania wiedzy i ma tysiące różnych zalet. Tym niemniej jakby zobaczyliśmy, bo zajmujemy się edukacją, uczymy młodych ludzi, przygotowujemy do olimpiad, do konkursów, pracujemy z znakomitymi nauczycielami, widzimy jak, kiedy mówią o uczniach, których ich fascynują, co sprawia, że taki młody człowiek jest interesujący i czytanie ciągle nam się pojawiało. I wtedy okazało się, że kiedy udało nam się zajrzeć do naprawdę porządnych badań i takich badań jak choćby badania PISA na 250 tysiącach młodych ludzi z 32 krajów, z których wyszedł niesamowity, moim zdaniem absolutnie taki przygniatający wynik, że przyjemność czytania, którą mają młodzi ludzie, ma większy wpływ na ich rozwój i na ich sukces życiowy niż pochodzenie społeczne. Absolutnie cudowna informacja, mówiąca o tym, że jeżeli młody człowiek pochodzący z takiego innego środowiska będzie lubił czytać, może osiągnąć bardzo wiele i czytanie jest czymś, co jest niesamowitą możliwością dodania mu skrzydeł. I myślę, że to była pierwsza myśl, która nas tak bardzo poruszyła. Druga była taka, że uznaliśmy, że bardzo często komunikuje się czytanie jako pasję, a więc, wracam do tej myśli, uznaliśmy, że nie w ten sposób mówimy o tym, bo uznajemy, że to jest podstawowa kompetencja, nie tylko szkolna. Cała szkoła opiera się na tekście i nawet jeżeli widzimy młodych ludzi, którzy głównie scrollują, którzy patrzą, którzy są w tej kulturze wirtualnej, to jednak widzimy, że to w jaki sposób się uczą, jak przyswajają informacje, w jaki sposób zdobywają takie głębokie rozumienie tekstu, jest silnie powiązane właśnie z ich umiejętnością czytania. No i nie jest tak łatwo już pracować z nastolatkami, co więcej badania pokazują, że dorosłych nauczyć czytać z przyjemnością jest bardzo trudno. Maluszki warto. Jak pokazali to Amerykanie, w efekcie w momencie, kiedy zaczyna się z takim małym dziedziusiem półrocznym czytanie, ale czytanie to jest oczywiście tylko hasło, wystarczy po prostu być z książką, wchodzi się w relacje z książką, pokazuje, to dziecku, które od pół roku do trzech lat czyta się książki, jest się z nim właśnie w tej relacji, takie dziecko zna dwa razy więcej słów niż dziecko, któremu się nie czytało. Warto? Oczywiście, nie ma znaczenia, można powiedzieć, co robimy z małymi dziećmi, po prostu jest tyle zabawek edukacyjnych, gdzieś książeczka się pojawia. Ona się nie ma pojawiać, tylko być. Takie badania, które pokazały mamę wyświetloną na monitorze i dziecko, które na nią patrzy i sprawdzano, w jaki sposób ona emocjonalnie reaguje, okazuje się, że to nie jest to samo. Nie można wyświetlić sobie mamy, czy tylko właśnie ta bliskość jest potrzebna. Tak, książka
jest również niezastępowalne. Dlatego też my uznaliśmy, że pora ruszyć z jakimś świeżym projektem, który wzmocniłby właśnie to nasze przekonanie dotyczące czytania, i zaczęliśmy zbierać takie książki, które są dla nas ciekawe. Na początku to był bardzo skromny pomysł, kilka ważnych książek dla osób w różnym wieku. Zaczęliśmy od właśnie uczniów młodszych, potem ruszyliśmy do naszych licealistów, których też bardzo lubimy, z nim pracujemy, i lista się rozrastała, 300, 500, bo to serie, i stwierdziliśmy, że nie sposób zrobić takiej listy zamkniętej odtąd dotąd. Co więcej, nie tyle w opozycji do listy lektur szkolnych, ale w przekonaniu, że właśnie ona jest taka zamknięta i że to jest jakoś przebrzmiałe, uznaliśmy, że ta lista powinna być czymś żywym. To znaczy, że my powinniśmy do niej nawiązywać, o niej mówić i zapraszać do jej współtworzenia. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom tego programu Poczytajmy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, który wziął udział i powiedział nam, jakie są ich ulubione lektury, jakich książek z tej listy nie znają, bo to też są dla nas cenne informacje. Będziemy tą listę wzbogacać. Na koniec spotkania powiemy Państwu, jakie dwie niespodzianki, myślę, ciekawe przygotowujemy na właśnie maj. I lista powstała, jest bardzo łatwa w korzystaniu z niej, już ją pokazujemy. Ja bardzo proszę tylko o włączenie prezentacji. I tutaj proszę zobaczyć, już ja sobie mogę to, o tak, sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bez problemu znajdziecie Państwo tą listę, ale tu się to nie, przepraszam, nie widzę tej części. Przepraszam bardzo, nie mogę tego otworzyć, więc tylko wrócę do tej myśli. Jak znajdziecie Państwo na naszej stronie, czyli Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży albo właśnie Fundacji EDIKO, wystarczy też w internecie wpisać po prostu alternatywna lista lektur, i tam w podziale na kategorie zarówno literaturę polską, literaturę obcą oraz serię i taką literaturę edukacyjną znajdziecie książki, które Was interesują w każdej kategorii wiekowej. Dla przedszkolaków, dla dzieci 1-3, dla 4-6, 7-8 oraz licealistów. Ten podział ma pomóc, bo rzeczywiście czasami jest tak, że dobrze wiemy, czego szukamy i mamy na coś ochotę, a czasami właśnie takie kategorie będą jakby pomocne przy wyborze książki dla osób bliskich, własnych dzieci, kogoś takiego, na kim nam zależy. Tutaj widzicie Państwo na monitorze takie oczywiste rzeczy dla tych, którzy są zainteresowani, czym jest czytanie, tak? Chcemy zwrócić uwagę w projekcie na to, że jeżeli dostarczymy młodym ludziom fascynujące teksty, to oni będą chcieć czytać. Czytanie samo w sobie jest czynnością nieco mozolną w porównaniu do oglądania, ale zawsze dotyka takiego spojrzenia na świat, które jest spojrzeniem naszym własnym. Dlatego, że kiedy oglądamy film i to jest cudowny film, niezwykły, to jednak jest czyjaś wersja. Kiedy ja czytam lalkę i słyszę, Wokulski był przystojny, to ja wiem, jak wygląda przystojny mężczyzna, ale zapewne jest to wizja inna niż Magdy, która myśli o Wokulskim jako przystojnym mężczyźnie. Dopóki nie widzieliśmy realizacji filmu, mogłyśmy się z nią zgodzić lub nie, ale to był nasz Wokulski, przystojny i taki, jaki właśnie powinien być. Dlatego pozwólmy dzieciom na to, żeby one sobie powyobrażały, bo coraz częściej nauczyciele mówią nam, że po prostu dzieci zaczynają posługiwać się, kiedy odwołują się do ich wyobraźni, tworami gotowymi z filmów fantastycznych, które oglądają. Czyli że jakby nie otwierają głowy, bo ta głowa dostaje już konkretne rozwiązania. Dlatego to namówienie do czytania nie ma być do czytaniem jako właśnie hobby, tylko jako taki czynność codzienna, taki rodzaj rytuału, nawyku, jak mycie zębów. Nie zastanawiamy się, czy lubimy myć zęby, czy mam ochotę teraz myć zęby, tylko to po prostu robimy, bo jest nam to zupełnie niezbędne dla życia. Wiemy, jakie będą konsekwencje niemycia zębów. Więc uznajemy, że warto namawiać młodych ludzi do tego, żeby czytali codziennie. Czytali książki, które lubią, które im się podobają, i mamy nadzieję, że ta lista do tego doprowadzi. Mamy też poczucie, że dla młodego człowieka, który zastanawia się nad różnymi kwestiami, stawia sobie trudne pytania, poszukuje, jakby pandemia dorzuciła nam bardzo wielu takich stanów depresyjnych, to jeżeli jest coś, co jest lekarstwem, i badania pokazują, że naprawdę kilkanaście minut dziennie z książką obniża 60% poziom takiego właśnie smutku, depresji, niezadowolenia, który mamy w sobie, i też takiego ciężkiego, utrzymującego się stanu napięcia, książka pomaga.
Myślę, że jutro zaczyna się taka też wielka akcja i pojawi się taka publikacja Marii Dyskurs Fundacji Powszechnego Czytania, mówiąca o właśnie o tym, jak zachęcać do czytania, i bardzo do tej publikacji Państwa namawiamy. To wielka akcja, która będzie wspomagać nasze działania. Ale też chcę wrócić do tej pasji, bo nie sądzę, żeby w taki piękny, kwietniowy, prawie majowy popołudnie przed komputerami znaleźli się ci, którzy nie mają w sobie tej pasji. Jest takie chińskie powiedzenie, że czas na posadzenie drzewa był najlepszy 20 lat temu, jest teraz. I ja myślę, że to jest właśnie teraz. To znaczy, że teraz jest nasz czas na to, żeby zrobić coś absolutnie ekscytującego, to znaczy, żeby młodych ludzi przyciągać do siebie na zasadzie przywoływania i znajdowania dla nich świetnych tekstów, rozmawiania z nimi, stawianie im pytań, traktowania tego jako po prostu płaszczyzny do rozmowy i do tego, żeby ich rozwijać, ale też i pokazywania im, że przez to, że jeśli będą czytać, to będą sobie mieli szansę na taką absolutnie elitarną, indywidualną edukację, będą mieli szansę czuć się i nie tylko zdobywać wiedzę, ale być sprawczymi, pewnymi siebie, mieć lepsze zdolności skupienia uwagi, ale też jest to po prostu możliwość, żeby zdobywać jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości. Mam nadzieję, że są Państwo przekonani, jeszcze moi współprowadzący będą o tym mówić. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby się inspirować naszą listą. Zachęcam Państwa do tego, żeby dorzucać tytuły, bo jak mówię, to jest lista, która jest naszym takim wspólnym dziełem. Nowe tytuły. Zapraszamy jakby do działania i bardzo dziękuję za uwagę. Poproszę o powtórzenie tytułu publikacji, bo tutaj się pojawiło. Dobrze, ja za chwileczkę to wyświetlę, zlinkuję dla Państwa, dobrze? To na czacie też, jeżeli tak, alternatywna lista lektur, to znajdziecie Państwo bez problemu. Znaczy, alternatywna lista lektur jest już podlinkowana. Tak, a już tutaj, tak, już linkuję w takim razie. Dobrze. Magda, oddaję Ci głos. Tak. Jak Państwo wiedzą, czytanie rozwija też wyobraźnię. Była nam przez chwilę to bardzo potrzebna, bo ze zgrozą zauważyłyśmy, że nasza prezentacja tu nie jest kompletna, coś się nie wgrało, także Państwu nie mogliśmy zaprezentować listy, tak? Natomiast no, zapraszamy, tak? Zapraszamy na stronę Ediko, zapraszamy na stronę Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży i też BookBooka, gdzie znajdą Państwo kompletną listę z opisem. O czytelnictwie oczywiście rozmawiamy z mistrzami sadzenia tych drzew, propagowania czytelnictwa. Jeszcze raz też Państwu chciałam podziękować za te ankiety. Będziemy mówić szczególnie, one już nam się bardzo, bardzo przydały tym z Państwa, którzy biorą udział w programie, tak? Poczytajmy na temat alternatywnej listy lektur. Już nam się bardzo przydały przy tworzeniu listy reportaży, o której powiemy za chwilę. Co z tym czytelnictwem? Dlaczego właśnie tak wszyscy o nie walczymy? Ja króciutko chciałam powiedzieć, poproszę o następny slajd, Aneto, jeśli tak, mogę. Tutaj taka mapa piękna namalowana, wszyscy pewnie Państwo doskonale znają to wydawnictwo. I widzimy roześmiane dzieci, to są polskie dzieci na tym zdjęciu, tutaj gwarantujemy, tak, dzieci, które są nam znajome i które bardzo lubią czytać. Co zrobić, żeby takich dzieci w Polsce było najwięcej, bo jeśli chodzi o te wyniki, to właśnie tutaj Niemcy, Czechy, Holandia, będziemy mówić o Anglii, też Skandynawii, no to są te pierwsze miejsca w Europie, Szwedzi, Niemcy, Finowie, Austriacy i Estończycy. Przed nimi na czele taka bardzo mała tutaj grupa, to są Luksemburczycy. Natomiast my jesteśmy zupełnie w środku. Tak, my jesteśmy gdzieś tam w środku, bo jeszcze długo przed nami i Norwegowie, i Islandczycy, i Szwajcarzy, a podobnie, tak jak Polacy, z kim, w jakiej grupie, tutaj nie wiem, jak Państwo myślą, jakie nacje są bliskie Polakom, tak? Jeśli ktoś ma pomysł, to czekam tutaj na jakieś podpowiedzi na czacie, chwileczkę. Tak. Polska to blisko, o, Rumunia. No więc Rumunia, tutaj była odpowiedź, Rumunia to jest najgorsze miejsce, jeśli chodzi o czytelnictwo, Litwa, Słowacja, Ukraina. Otóż my jesteśmy blisko Greków, Bułgarów, Portugalczyków i Cypryjczyków. To jest to znakomite towarzystwo, w którym mniej więcej ta nasza pozycja.
I teraz tak, co zrobiły te inne kraje, tak? Dlaczego to czytelnictwo tam wygląda lepiej? Może zacznę od tego punktu siła autorytetu i przedstawię Państwu tutaj postać pana profesora Barry'ego Zuckermana. To jest pediatra, bardzo znany pediatra w Stanach Zjednoczonych, może Państwu też jest on znany, który jest założycielem fundacji Reach Out and Read, także dziekanem pediatru na Wydziale Pediatrii w Bostonie, który od 30 lat, w 1989 roku, to był ten moment założenia tej fundacji, propaguje ideę czytania i dlaczego właśnie ten autorytet zaprosił do propagowania czytelnictwa pediatrów. Ma niesamowite, okazało się, że zadziałało to w sposób właśnie niesamowity. Po prostu poleca, tak, poleca, sam poleca i zaprosił innych pediatrów do tego, że podczas wizyty lekarskiej, tak jak mówi o odpowiednim lekarstwie czy diagnozie, mówi też w tym, że czytanie jest nieodzowne dla prawidłowego rozwoju dziecka, tak? Że te dzieci się właśnie lepiej rozwijają. Tu gdzie szczególnie to jest ważne w tym okresie, tak, też przedszkolnym, jeszcze gdzie występuje najbardziej dynamiczny rozwój synaps. I warto to powtarzać, bo tak jak już wcześniej tutaj mówiła przede mną Edyta i mówiłyśmy, nasi rodzice i Państwo pewnie się też z tym spotykają, tak? Że mówicie, no tak, moje dziecko nie czyta, no ale uprawia szermierkę, jeździ konno, śpiewa, tańczy. Traktujemy to czytanie jako jakieś hobby. I akurat moje dziecko, może tak ci z Państwa, z którymi Państwo mają do czynienia, mówią, no i moje dziecko jest w klubie czytelniczym. Akurat takie hobby wybrało. Natomiast my kolejnie naszym rodzicom, tak, którzy trafiają do nas, do Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, mówimy, tak, co zrobić, żeby dziecko lepiej napisało egzamin, żeby lepiej funkcjonowało w szkole. Powiemy czytać. To jest taka podstawowa kompetencja przyszłości, która pozwala lepiej funkcjonować, tak? I nie tylko przeanalizować i być świadomym i odpowiednio podpisać materiały związane z kredytem, ale to jest jakby całe funkcjonowanie właśnie też emocjonalne, społeczne, tak? Te kraje, które wymieniłam, ten poziom zaufania społecznego, też solidarności społecznej, on jest dużo, dużo wyższy. To się zaczyna właśnie od czytania. I pan profesor Barry Zuckerman przyjechał do Polski i naprawdę bardzo szybko zdołał w pół godziny przekonać ponad 4000 polskich pediatrów do tego, żeby polecali podczas swoich wizyt czytanie. Pokazał, co się dzieje z mózgiem, jak to jest ważne i że to nie jest właśnie kwestia tylko hobby, czyli siła autorytetu. Teraz chciałam powiedzieć o innej sile autorytetu i przenieść się ze Stanów Zjednoczonych do Skandynawii. I tam kilka lat temu był taki pomysł, powołano, uwaga, narodowego trenera czytelnictwa. Dlaczego trenera? Tak, Szwedzi wiedzą, że szczególnie problem nieczytania, tak, mimo osiągania tak wysokich wyników, dotyczy głównie chłopców, kilkunastoletnich chłopców, którzy przestają czytać. No i kto może być większym autorytetem dla chłopca niż trener, tak? Więc zaproszono trenerów sportowych, tak, którzy do tego, żeby propagowali ideę czytelnictwa, i taki trener został zaproszony do tego, żeby nie tylko opowiadać, żeby ta książka z nim była, tak? Czyli w autokarze, jadąc na jakieś rozgrywki, on tę książkę ma, opowiada, co ostatnio przeczytał, i to zaczęło rzeczywiście działać, to od kilku lat działa, ten niebanalny pomysł, zaproszenia chłopców do czytania. O dzieleniu się z książką, tym book sharingu mówiliśmy, i to właśnie, to też pan profesor Barry Zuckerman przedstawił bardzo wiele badań o tym, że to musi być ta interakcja, pokazywanie książki, tak? To jest mimika, to jest to, co się, to co bardzo mocno, ilustracje, zapach książki, to jest to, co mocno działa na dziecko, i dlatego stąd bardzo ważny jest kontekst z książką papierową, jeśli chodzi o dzieci tutaj i młodzież, bo jeśli chodzi o dorosłych, te czytniki już nam też bardzo ułatwiają życie, ale ten kontakt z papierem jest tu bardzo ważny. I ten kontakt z papierem rzeczywiście w jakiś sposób też bardzo też precyzyjnie wykorzystują Brytyjczycy. To jest też ten międzynarodowy program angielski, który też jest powielany w wielu miastach europejskich. Może Państwo widzieli czy słyszeli takie kolorowe książeczki,
które dzieci już mają od 5 roku życia, 4, 5, kiedy już są objęte obowiązkiem szkolnym, tak? I to są takie książeczki, które kształcą kompetencje czytania. Oni te książeczki mniej więcej 2-3 na tydzień, tak? Jak przychodzą kolejny krok, to wymieniają książkę. Na początku rozdziela te książki nauczyciel, potem jak dziecko dochodzi do poziomu independent reader, tak? To się dzieje bardzo różnie. To może być 3 klasa, tak? To może być 4, 5. Natomiast każde dziecko dumne nosi ze sobą dzienniczek czytelniczy, znowu jakiś kontakt, gdzie kolejny kolor i kolejna kompetencja jest tutaj wklejana. Oczywiście nauczyciel także spotyka się z dziećmi i sprawdza to rozumienie tego, jak to jest rozumiane. W takiej kolorowej książeczce, która, bo uwaga, ten regał też stoi z książkami, on nie stoi w bibliotece, tak? O wychodzeniu tutaj tych książek z biblioteki na pewno nieraz tutaj Państwo rozmawialiście o tym, jak trudno ten regał postawić poza biblioteką na terenie szkoły. Wiem, że też Państwo walczycie o te regały, tak, które się mają gdzieś tam pojawić też poza biblioteką, więc tam w tej angielskiej klasie ta biblioteczka stoi w każdej klasie i te książki są na wyciągnięcie ręki. I wracając do tego dzienniczka, to jest taka rzecz, w której rodzic zapisuje, co zrobił z dzieckiem, nauczyciel, tak, wpisuje i dziecko dokładnie wie, na jakim etapie czytelniczego zaawansowania jest. W tych książeczkach także są, to są teksty, na początku oczywiście to jest bardzo wiele rysunków, tak, jest pokazywanie, gdzie jest tytuł, gdzie jest autor, do oczywiście zaawansowanych już tutaj kwestii i też pojawiają się pytania sprawdzające to, ile dziecko zapamiętało, ale też jak rozumie sytuacje, które pojawiły się w książeczce. To, co mnie zachwyciło, nie wiem, czy Państwa też, jak śledziliście to, co się dzieje na świecie czy w Europie, to jest ten punkt, który tutaj zapisałyśmy jako parowanie dzieci i kumpel do czytania. I to jest właśnie pomysł na to, to jest Reading Buddies, tak to się nazywa właśnie w Wielkiej Brytanii, Lesepate to się nazywa w Niemczech, jeszcze inaczej, ojciec chrzestny czytania. To jest to, że jest pomysł na dobieranie dzieci w pary i jest opiekun czytania, tak? Może jeszcze ładniej to brzmi jak opiekun czytania. To znaczy dzieci starsze są opiekunami czytania dzieci młodszych, ale uwaga, nie cała klasa, jakąś klasą się opiekuje, się spotykają, tylko bardzo personalnie konkretnemu dziecku zostaje wyznaczone mniejsze dziecko, którym się ma opiekować. I to dziecko czuwa, może czytać temu młodszego, są czasy tego spotkania, czytać, proponować, mówić o tym, co przeczytało. I to parowanie dzieci, ten kumpel do czytania, tak, on się doskonale sprawdza w takim aspekcie, to znaczy dla tego starszego dziecka oczywiście tutaj kompetencji samej czytelniczej, technicznej nie przybywa, ale to jest bardzo ważny ten aspekt empatyczny i inteligencji emocjonalnej, która jest rozwijana. Te dzieci no, czują się odpowiedzialne, tutaj rośnie ta właśnie taka społeczna możliwość no, zaangażowania. To jest też bardzo, bardzo popularne właśnie w całej Skandynawii, gdzie ten peer learning, czyli to, że dzieci dzieciom innym są propagatorami jakiejś idei, nie tylko czytania jest ważne. I co zaobserwowano badania w tych szkołach, tak, w którym takie parowanie, tak, się odbywa, w którym taki kumpel do czytania się pojawia, w tych szkołach jest mniejsza przemoc. Dzieci znają się, czują się bezpieczniejsze i to naprawdę jest potwierdzone właśnie tutaj badaniami. Także to jest, myślę, że taka propozycja parowania dzieci, tak, jest dosyć takim prostym rozwiązaniem, które jesteśmy w stanie przeprowadzić, mając małą grupę dzieci, tak, czytających nawet niecałe klasy. Czytanie na rozgrzewkę na lekcji. Tutaj to też cały czas rzeczywiście jest, wiem, w Polsce też to oczywiście w wielu miejscach i klasach już się pojawiło, to, że na lekcji po prostu czytamy, że uczniowie wyjmują książki, które chcą, mogą to być książki z biblioteki szkolnej, ale mogą być to książki, które lubią, to, że dzieci widzą, jak inne dzieci czytają, są przez to też zachęcane i też Finowie zauważyli, że jest to bardzo dobra forma takiej rozgrzewki po niedzieli, kiedy dzieci się wdrażają w ogóle w szkołę, że takie pierwsze pół godziny zaczynamy zawsze czytaniem. Tak, zaczynamy od tego czytania
I teraz natomiast w systemie angielskim bardzo fajnie jest to utrzymane, to czytanie, właśnie w momencie, kiedy jest już to secondary school, tak? Czyli to się zaczyna od naszego, po naszym dawnym, tak, gimnazjum, i tam też na część godziny, na połowie godziny, takiej godziny poświęconej dla danej klasy, tak? To jest około 40 pół godziny. Dzieci też, to jest raz w tygodniu się odbywa, one zawsze czytają. Czyli jest 15-20 minut w tygodniu regularnie w tych starszych klasach, nie tylko młodszych, tak? Bo u nas raczej z tego, co obserwowałam i słyszałam, to było raczej właśnie praktykowane wśród klas trochę trzeciej, czwartej klasy czy piątej. To jest tam jak najbardziej siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte, takich klas już nie ma, one czytają. Te dzieci czytają. Tutaj może taką kwestią też, o której chciałam powiedzieć, to jest głośne czytanie, którego też orędowniczkami bardzo, bardzo gorącymi tutaj jesteśmy z Edytą i z tutaj z wszystkimi, tak, tutaj ludźmi z Fundacji Powszechnego Czytania, także tutaj z naszymi polonistami. To jest czytanie głośne. I to czytanie głośne jest. No to, co pewnie też doskonale Państwo znają z tego czytania, że rodzic przychodzi i czyta, to w Polsce też jest, w różnych miejscach się pojawia, i przedstawiciele różnych zawodów, tak, czy nawet nacji przychodzą i czytają, ale w Niemczech bardzo właśnie jest to bardzo popularne, taka pożyczona babcia, tak, czyli babcia, która... Tam w tych landach bardzo często oni migrują zupełnie, babcia i dziadek, które są, no, w Polsce też bardzo często są daleko, dlatego są to emeryci, którzy zgłaszają się do tego, żeby czytać dzieciom. To jest bardzo popularne, także zjawisko, które się odbywa. O jakichś nocach czytania, tak, czy innych festiwalach, które się gdzieś dzieją, to o tym już Państwu nie musimy mówić. Myślę, że to są takie rzeczy najważniejsze, ważniejsze, które poruszyłam. Aha, może jeszcze o jednej rzeczy tylko, która w Szwecji się pojawiła, bo ta Szwecja wraca nam naprawdę i też na naszej alternatywnej liście lektur pojawia się też odruchowo. No dlaczego ci Szwedzi, tak? Też tak, i nie tylko z kryminałami, ale z tymi właśnie książkami dla dzieci są w takiej po prostu awangardzie. Powstała też taka zupełnie też nowa inicjatywa, to jest biblioteka Tio Tretton, która powstała w Sztokholmie. Uwaga, ona jest przeznaczona tylko dla dzieci między 10 i 13 rokiem życia. To jest ten wiek dzieci, kiedy zauważono, że spada to czytelnictwo. Dlaczego? Ze względu na to, że dzieci już nie chcą chodzić do biblioteki dziecięcej. Już coś im się zaczyna ta biblioteka dziecięca źle kojarzyć, mimo tego, że one są bardzo wygodne i miłe, tak? A już do tej biblioteki mają pewne obawy przed pójściem do biblioteki dla nastolatków. I to jest takie miejsce, które powstało właśnie w Sztokholmie, gdzie dzieci gotują, czytają właśnie na jakichś drabinkach, nagrywają piosenki, i to jest takie miejsce bezpieczne. No, takiego rozwiązania Państwa nie jesteśmy w stanie, tak, na razie zapewnić i zaproponować, ale myślę, że warto powiedzieć o takim pomyśle też i o tej właśnie grupie wiekowej. Dziękuję. Tak. Oddaję głos Panu Michałowi. Dziękuję bardzo, Pani Magdaleno. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ogromnie miło wszystkich Państwa widzieć. Widzę moje koleżanki i ogromnie się z tego cieszę. Państwa bardzo chciałbym zobaczyć na żywo. Na razie to jest niemożliwe, ale frekwencja, w jakiej Państwo się ustawili dziś, jest imponująca. Liczmy na to, że przyjdą czasy, kiedy będziemy się mogli w normalny sposób spotkać. Nie będę szukał eufemizmów. Drodzy Państwo, zanim główna czy zasadnicza część mojego skromnego bardzo wystąpienia, chciałbym przejść w sukurs Pani Magdalenie, która powiedziała o kilku kwestiach niezwykle mnie interesujących, a wcale się na te rzeczy nie umawialiśmy. No to idę w sukurs. Proszę Państwa, nie najnowsza już pozycja, ale myślę, że bardzo znana, żeby nie powiedzieć, a może jednak użyję wyświechtanego przymiotnika, kultowa. Timothy David Walker, fińskie dzieci uczą się najlepiej. Drodzy Państwo, zaczyna się bardzo, bardzo romantycznie. Nauczyciel z
prowincjonalnej szkoły, nie lubię słowa prowincja, bo ono jest wykluczające, ale niech będzie, z prowincjonalnej szkoły w konserwatywnym stanie, jednym z konserwatywnych stanów Ameryki Północnej, zakochuje się w Fince, wyjeżdżają do Finlandii i tenże nauczyciel, wypalony zawodowo absolutnie, przygląda się fińskiemu systemowi edukacji, fińskiej szkole, w której codziennie, bez względu na pogodę, wychodzi się na dwór, w której nie ma sztywnej listy lektur, tylko można je dobierać na rozmaite sposoby. Bardzo odświeżająca, zupełnie nienaukowa, ale ogromnie wartościowa poznawczo książka. Bardzo serdecznie Państwu polecam Timothy'ego Davida Walkera. Warto samemu sprawdzić, czy fińskie dzieci uczą się najlepiej. W podtytule mamy pytanie. Co możemy zrobić, by nasze dzieci były szczęśliwsze, wierzyły w siebie i lubiły szkołę? Bardzo ważne pytania. Myślę, że później będzie też okazja do nich wrócić. Byliśmy w Szwecji, nad którą duch Pippi Langstrump się unosi i bardzo dobrze, niech się unosi. Byliśmy w Finlandii, trzeba jeszcze do Norwegii. Drodzy Państwo, dość świeże wydanie. Manewruję okładką, żeby było widać... Bliżej autora. Anders Kvammen. Mhm. Anders Kvammen, rysownik komiksów, twórca komiksów, bardzo ceniony w Norwegii i w całej Skandynawii. Jego komiks Gimnazjum, bardzo oszczędny fabularnie i też oszczędny graficznie. Jak Państwo widzą, dość prosta kreska, czarno-białe rysunki. Tytuł, który kojarzy nam się, nie wiem czy dobrze, czy źle, w Polsce kojarzy się z wieczną wojenką o edukację. O żadnych wojenkach Kvammen nie pisze, tylko przedstawia uroczą, prosto skonstruowaną historię chłopca, który trafia do nowej szkoły, trafia do gimnazjum, staje się ofiarą mobbingu, po drodze dzieją się jeszcze zupełnie okropne rzeczy w jego życiu i cóż, zarówno akcja, jak fabuła są bardzo, bardzo proste. Axel otrzymuje, tytułowy bohater otrzymuje wsparcie od rodziny, od przyjaciół, udaje się także w pewnym momencie do specjalisty. Bardzo ciekawa lekcja wrażliwości i lekcja pomocy cierpiącemu w szkole nastolatkowi. Bardzo Państwu polecam tę książeczkę. Wydawnictwo Dziwny Pomysł, młode, ale niezwykle, niezwykle ciekawe. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o nowości, czy też po prostu rzeczy, którymi chciałbym się z Państwem podzielić niejako na rozgrzewkę. Tymczasem o alternatywnej liście lektur już sporo Państwo wiedzą i myślę, że do tematu jeszcze jakoś będziemy wracać. Ja też co jakiś czas troszeczkę współpracuję z paniami Edytą i Magdaleną przy tym projekcie. Drodzy Państwo, alternatywna lista lektur powstało, czy też powstaje, bo to, jak powiedziała Pani Magdalena lub Pani Edyta, to nie jest projekt skończony i nie ma taki być odtąd dotąd. Jest to alternatywna lista lektur i lista lektur w jakimś sensie też mobilna, powiedziałbym. Drodzy Państwo, powstała również alternatywna podstawa programowa. Profesor Krzysztof Biedrzycki, polonista i badacz edukacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył alternatywną podstawę programową, którą mogą Państwo znaleźć, mówiąc, będę chciał jednocześnie Państwu pokazać chociaż fragment tego dokumentu. Mam nadzieję, że to widać zupełnie nieźle. Jeśli nie, to poproszę o jakąś informację, ale chyba się udostępnia. Drodzy Państwo, mogą Państwo znaleźć, przeczytać ten dokument w czasopiśmie internetowym Polska Edukacja z 2020 roku, tak? Z 2020 roku. Wtedy nic skomplikowane jest to pismo, a akcja tego pisma jest na współpracę również z nauczycielami, nauczycielami szkolnymi. Chodzi tutaj między innymi o integrację tych dwóch w Polsce sztucznie, moim zdaniem, rozdzielonych środowisk nauczycieli szkolnych od wykładowców i wykładowczyń akademickich. Jedno z drugiego istnieć może. Drodzy Państwo, Krzysztof Biedrzycki zaczyna od takiej deklaracji skromności.
że ryzykowne byłoby dopominanie się o kolejne reformy, że trudno jeszcze oceniać, na ile sprawdziła się, a na ile zawiodła ostatnia reforma edukacji. Zajmuje stanowisko Biedrzycki, ale jest apolityczny i bardzo, bardzo subtelny. No i cóż, zwraca uwagę na to, że pandemia skłania nas do pogłębionej refleksji, że warto poszukiwać innych, nowych rozwiązań, tak? No i cóż, pisze, że poniższe propozycje nie tyle pozostaje w opozycji wobec podstawy programowej, stanowi jej alternatywę. Drodzy Państwo, co szczególnie ciekawe w tej podstawie programowej, fakt użycia górnolotnego spowodowania hydrantycznego, tak? Niegdyś w metodyce i w edukacyjnych patentach popularnych, ale nie chodzi nam o żadne trudne modły, nie mówimy, tylko o kwestię, którą rzeczywiście da się dostrzec w tym dokumencie, w tej propozycji Biedrzyckiego. Odmiana adresatem dokumentu jest, czyli człowiek przez całe dorosłe życie. Jego osobowość i integralny rozwój, a nasz przedmiot jest polski, to szczególne, gdyż mocno oddziałuje, przynajmniej powinien oddziałać na jego emocje, postrzeganie innych ludzi, porozumiewanie się z nimi. Drodzy Państwo, za chwilę powiemy to nieco o pracy mózgu w czasie nauki, w rozmaitych procesach uczenia się. Biedrzycki, nie odwołując się do neurologii, neurolingwistyki, również o tym pisze, tak? Po prostu skonstruowałem zdaniu. Język polski powinien oddziaływać na emocje, postrzeganie innych ludzi, porozumiewać się z nimi. Jeszcze jedno chciałbym powiedzieć na zachęcie. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób skonstruowane są poszczególne zasady podstawowe. Pozwolą Państwo, przerzucę to nie przedługo i proszę zobaczyć, jak wyglądają pierwsze zapisy. Wyjaśnienie. Podstawa programowa zaczyna się od edukacji przedszkolnej, wędruje przez wszystkie etapy. Od edukacji przedszkolnej po egzamin maturalny. To glosa, tak wyjaśnienie. Uczytałem z Państwa aktualne pytania. Proszę jednak zwrócić uwagę na to. Ja przerwę, Panie Michale. Czy możemy spróbować wyłączyć udostępnienie ekranu, bo od momentu, w którym jest udostępnienie ekranu, przerwa dźwięk. Właśnie, może spróbujmy wyłączyć udostępnienie i zobaczymy, czy to nie poprawi trochę jakości, dobrze? Już wyłączam udostępnianie, zatrzymuję. I od razu jest inna jakość. U niektórych słychać było dobrze, a część osób się skarżyła, że coś jest nie tak. Rozumiem. To nie dziwię się, że Państwo się skarżą, ale niedobrze w takim razie wróży to dalszej części tego, co mam powiedzieć, ale jakoś sobie poradzimy. Proszę Państwa, to, czego nie udało mi się pokazać, ponieważ przeszkodziły nam demony internetu, demony online'u, to kwestia korelacji języka polskiego z innymi przedmiotami, którą proponuje profesor Biedrzycki. Wiemy z rozmaitych interdyscyplinarnych nauk dotyczących czytania, ale także rozwoju ludzkiej mowy, tak? Wiemy dzięki neurodydaktyce, neurolingwistyce, także psycholingwistyce, może w największym stopniu, że bardzo trudno ludzkiemu mózgowi, przeciętnemu ludzkiemu mózgowi uczyć się wielu odseparowanych przedmiotów, tak? Zdobywać wiedzę, umiejętności z różnych odseparowanych od siebie dziedzin. Powinniśmy dążyć do integracji treści. To nie jest nowa wiadomość, nie odkrywam tutaj Ameryki, ani nie wynajduję prochu. Natomiast Krzysztof Biedrzycki przygotował rzecz, której bardzo mi brakowało zawsze, kiedy czytałem podstawę programową, czy to ze studentami polonistyki, czy na jakieś własne potrzeby. Biedrzycki proponuje korelacje z innymi przedmiotami, bardzo różnymi przedmiotami. Mamy tutaj, nie będę teraz wyświetlał tego dokumentu, ale proponuje korelacje języka polskiego z językami mniejszości etnicznych, z informatyką, czy tam niejako na chybił trafił, z językami obcymi po prostu, z wiedzą o społeczeństwie,
z wiedzą o kulturze, co nie powinno dziwić, z historią, tak? Z plastyką również. Stawia tezę dla mnie dość problematyczną, dość dyskusyjną, wedle której całokształt nauczania szkolnego od zerówki po maturę powinien zostać zorganizowany w taki sposób, żeby przedmioty się nawzajem uzupełniały. To byłoby oczywiście świetne i na pewno bardzo, bardzo pożyteczne. Chyba nie jest realne, prawda? Chociaż możemy kiedyś o tym podyskutować. Niemniej jednak dobrze byłoby, żebyśmy uczyli języka polskiego, a nasi koledzy, nasze koleżanki uczące innych przedmiotów, żeby pamiętali również o naszym przedmiocie, tak? Że literatura jest częścią kultury, że czytanie jest procesem psychofizycznym, bardzo mocno wpływającym na naszą osobowość. Brak czytania też na naszą osobowość wpływa, oczywiście negatywnie, zaraz to będziemy pokrótce udowadniać. Ciekawy projekt, bardzo inspirujący, powtarzam, podobnie jak nasza alternatywna lista lektur, nasze już się podłączyłem, niech mi wybaczą panie Magdalena i Edyta, ale staram się chociaż trochę odrobinkę pomagać. Ostatnio. Ta podstawa programowa też nie stanowi ataku z szabelką na czołg, prawda? Nie jest to próba żadnej politycznej walki z tym, co zaproponowało ministerstwo, tylko alternatywa. To ma skłaniać do refleksji, ma pokazać, że dzieją się również inne rzeczy, inne niż to, co znamy dzięki dokumentom ministerialnym, prawda? Czy też dzięki mediom, które to nam nagłaśniają. Dobrze, że nagłaśniają, szkoda, że nie mówią o przykładach innych rozwiązań. Tutaj może postawię kropkę, bo na tym kończy się ta część, którą zaplanowałem jako takie bezpośrednie nawiązanie do moich przedmówczyń. No i może dajmy sobie ewentualnie chwilę na skomentowanie tego, jeśli by panie coś chciały na ten temat powiedzieć, bo może coś jeszcze na temat alternatywnej listy lektur, czy tej nowej podstawy programowej, czy coś byśmy do tego dodali, czy już miałbym przechodzić do następnych rzeczy. Ze mną jak z dzieckiem, może być każdy z możliwych trybów. To jeśli mogę, to rzeczywiście to, o czym powiedział pan Michał, rzeczywiście jest bardzo wielu takich nauczycieli, którzy nawiązuje do innych przedmiotów, robi to w sposób taki, że właśnie historyk, prawda, z polonistą i tak dalej, i tak dalej. My przygotowujemy właśnie między innymi z panem Michałem taki pomysł na to, żeby ułatwić to zadanie, ale chcę tu powiedzieć właśnie o tym, że myślę, że ten mariaż środowiska nauczycielskiego i bibliotekarskiego jest bardzo potrzebny, dlatego że często mam takie poczucie, że biblioteki są traktowane w szkole jako taki oddzielny czasem nawet bunkier, który gdzieś funkcjonuje oddzielnie i jest w posiadaniu pewnego majątku zwanego książkami, ale poza tym tak jakby żyje oddzielnie. I to jest, niedługo będziemy mieć przyjemność wziąć udział w takim kongresie bibliotekarzy polskich w Lublinie, a właściwie tak jak dziś z Państwem wirtualnie, ale ono się tam odbędzie. I też będziemy o tym rozmawiać, bo myślę, że to jest, i tutaj wiele osób się pojawiło i widzę, że jest wielu właśnie bibliotekarzy. I chcę powiedzieć o tym, że to jest bardzo potrzebna przyjaźń. Nie tylko dlatego, że Państwo o książkach wiecie tak wiele, nie tylko dlatego, że wiecie, co macie w swoich bibliotekach i na czym Wam zależy, ale ten mariaż, choć może to brzmi bardzo intymnie, jest potrzebny do tego, żeby pokazać uczniom, że my jako nauczyciele jesteśmy ludźmi, którzy czytają, którzy się wymieniają książkami, którzy noszą ze sobą książki, które podczytują różne inne rzeczy i nawet jeżeli jestem polonistką, no to może jest tak, że ta książka o robakach, którą mam w torbie, jest atrakcyjna dla moich uczniów i ja jednak coś mam ciekawego na ten temat do powiedzenia. Myślę, że tego w ogóle brakuje. Brakuje nauczyciela z książką, brakuje, tak jak tu pan Michał wspomniał o naprawdę ciekawej koncepcji programu, która mówi o tym, że no właśnie to wyłączające nauczanie, które jest w wielu państwach świata rzeczywiście istnieje i Finlandia nam to pokazuje, że nie tylko o zgrozo porzuciła kaligrafię, ale jeszcze podział na przedmioty, tak? No to naprawdę warto się z tą myślą oswajać, a na pewno, jak mówię, takich przyjaźni w szkole nie brakuje nauczycieli, którzy wspólnie, prawda, mają lekcje, organizują programy, ale przede wszystkim właśnie brakuje, jak ktoś napisał, nauczycieli w bibliotece. Tego spotkania, które pokaże, że my jako nauczyciele też czytamy,
i czytamy różne rzeczy. Nie jest tak, że polonistka wieczorem czyta Dziady bądź tomik wierszy, biolog, prawda, studiuje filmy przyrodnicze i czasem zagląda do jakiegoś kwartalnika. Myślę, że pora się pokazać trochę w innej odsłonie. Dziękuję bardzo. Tak, ja chciałam dodać może to, o czym będziemy mówiły za chwilę, to jest ten pomysł też nasz na reportaże i na stworzenie listy reportaży, która ma się pojawić też, ma być trochę nieoddzielną, trochę oddzielną taką kategorią, tak, na pewno będzie to jakaś część tej kategorii pozycje, tak, książki edukacyjne. Bo ten reportaż to jest właśnie takie miejsce też, gdzie jest miejsce na właśnie jakiś reportaż związany z ekologią, tak? Reportaż związany z życiem właśnie tutaj społecznym. I tutaj mówię o tym połączeniu właśnie polonisty, nauczyciela WOS-u, historyka, ale też właśnie geografa, ale też biologa, tak, chemika. I to jest takie zaproszenie właśnie do tego też tego połączenia. Oczywiście tutaj widzę też, czytam, co się u Państwa na czacie pojawia, że te rozwiązania systemowe, bo każdy z Państwa, ja wiem, że gdzieś robimy, co możemy, tak? Jeśli się takie po prostu współprace też pojawiają między historykiem a polonistą lub między polonistą o zgrozo i matematykiem, tak? Też to też cudownie, rzeczywiście potrzebujemy też rozwiązań systemowych, programów, które nam to ułatwią, też możliwości realizowania, bo w trakcie moich też ostatnich kontaktów tutaj z koleżankami gdzieś w Europie, jak sprawdzałam sposób liczbę realizacji szkolną, tego co się dzieje w podstawie właśnie w angielskiej szkole, to ona jest bardzo gdzieś tam, ona jest szeroka, dostępna, możemy wybierać, ale to co się dzieje na lekcji, oni mają taki spokój i możliwość zrobienia, tak, omówienia z uczniami kilku tylko pozycji, ale takiego spokojnego, dogłębnego nauczenia analizy. Więc coś, co nas gdzieś tam ogranicza systemowo, to też oczywiście jest niezwykle trudne. Dziękuję. Ja jeszcze pozwolę sobie przerwać, żeby dodać tak z punktu widzenia naszego programu, bo to o czym mówili Państwo i to jest niezwykle ciekawe i wartościowe. Też to, co się dzieje w programie Poczytajmy, w jakim stopniu na to próbujemy odpowiedzieć, oczywiście nasz program cały czas się zmienia, natomiast to, na co my też zwracamy uwagę i tak rozmawialiśmy o tym z Państwem na tym początkowym webinarium o samym projekcie, to o czym chyba Ty, Magdo, wspomniałaś, czyli łączenie dzieci w różnym wieku, nie tylko bardziej pomaga w rozwijaniu czytelnictwa, ale też dlatego prosiliśmy i namawialiśmy do tego, żeby w miarę możliwości te grupy klubów czytelniczych były grupami z różnych roczników, dlatego że to wpływa w ogóle na atmosferę w szkole i na stopień przemocy w szkolnej. Czy właśnie odwrotnie, zmniejsza je i buduje to poczucie bezpieczeństwa. I na tym nam zależy bardzo, to jest jeden z powodów, dla których ten wolontariat czytelniczy istnieje, nie, oprócz tego, że samo czytelnictwo chcemy promować. A z mojego ogródka, jeżeli chodzi o korelacje z innymi przedmiotami, no troszkę, ja nie wiem jak Państwo, ja mam takie poczucie, że jeżeli się powie słowo romantyzm na języku polskim, a potem użyje tego słowa historyk, to są dwa różne romantyzmy dla uczniów, a jeżeli nie daj Boże powie to ktoś na biologii, no to w ogóle nie ma nic wspólnego. W związku z tym łączenie przedmiotów jest ważne, bo inaczej każda rzecz wydaje się być zupełnie czymś osobnym dla uczniów. Więc da się, nie zawsze jest to łatwo, ale da się. Ja się wyłączam już i nie przeszkadza. Biologowi zaraz odpowiedzą, że się przejęzyczył, chciał powiedzieć reumatyzm. Być może tak, ale to prawda z tym romantyzmem. Bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, co dopiero o modernizmie można by powiedzieć. Ale zostawmy historię, literatury i kultury, mamy inne rzeczy. Czytam z przyjemnością to, co Państwo piszą na czacie, niepokoi mnie
niepokoi mnie internetowy chochlik, który nam przeszkadza, ale na przykład pani Anna napisała, że z matematykiem też można, jako żywo można i się zaprzyjaźnić i można współpracować. Moja szkolna przygoda rozpoczęła się na praktykach na czwartym, zdaje się, roku studiów. Zostałem wrzucony do dwóch klas ogromnych, ponad 30-osobowych, jedna matematyczno-informatyczna, druga mat-geo-fiz i pomyślałem sobie, Friedrichu, koniec, twój bliski. Wyniosą cię stamtąd, jak mi zaczniesz opowiadać o nieboskiej komedii, a od tego mieliśmy zacząć. Było fantastycznie i to oni mnie zmanierowali w taki sposób, czyli uczniowie tamtych klas, że jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Osoby o ścisłych preferencjach, o takim typie umysłowości bywają świetnymi czytelnikami, z reguły nieco innymi niż humaniści i humanistki, ale czytają czasami w zupełnie niezwykły sposób, inne widzą rzeczy niż osoby z humanistycznym przygotowaniem. Od 3 lat prowadzę na uczelni konwersatorium ogólnouniwersyteckie dedykowane przedmiotom ścisłym i bez żadnej kokieterii chciałbym powiedzieć, że jest to mój ulubiony przedmiot, takie zajęcia, których nie da się skończyć, tak? Bo wychodzą same na przerwę. Mógłbym darować sobie przygotowywanie jakichkolwiek scenariuszy i konspektów, bo matematycy, fizycy, ekonomiści płci obojga dyskutują tak, że właściwie moja obecność jest tam zbędna. Wystarczy dać mi coś do czytania i oni będą dyskutować. Drodzy Państwo, to skoro przedmioty ścisłe się pojawiły, to łatwo będzie mi wytłumaczyć się z pierwszego slajdu, który mam nadzieję, że będzie widać. Jeśli tej prezentacji nie będzie widać, to proszę o głos i ja sobie poradzę bez niej. To, co prezentacja nie jest specjalnie merytoryczna, to rodzaj konspektu, tak podsumowania. To, co merytoryczne mam nadzieję, tu, czyli w mózgu moim własnym, to jest oczywiście prosty model. Natomiast o tym organie i narządzie chciałbym troszeczkę opowiedzieć, zaczynając również od deklaracji skromności, podobnie jak profesor Biedrzycki, ponieważ nie jestem ani neurologiem w żadnym wypadku, ani neurolingwistą, ani psycholingwistą. Chciałbym, żeby na moim miejscu siedziała moja koleżanka i współpracownica z Zakładu Edukacji Polonistycznej, profesor Agnieszka Mikołajczyk, która zajmuje się tymi właśnie dziedzinami, ewentualnie profesor Magdalena Trysińska, która neurodydaktyką w sposób konkretny się bardzo intensywnie zajmuje. No i może kiedyś uda się moje koleżanki zaprosić, ale niestety stan zdrowia im nie pozwolił, a ja będę miał w związku z tym przyjemność choć trochę opowiedzieć o ich badaniach, a także odnieść się do zdobyczy innych badaczy w kwestii neurodydaktyki, takiego bardzo konkretnego oglądu procesów uczenia się jako procesów właśnie fizjologicznych, które zachodzą w naszym no właśnie mózgu. Chciałbym cały czas umyśle mówić, prawda, trzymając się opozycji rozum i serce. Jedno i drugie jest oczywiście bardzo ważne. Będę mówił o mózgu, ale serce jest też niezwykle istotne. Natomiast dziś jednak przede wszystkim o mózgu i to jako o organie. I cóż, chciałbym, żeby wszystko było widać, ale nie żyjemy w najlepszym ze światów. Niemniej spróbujemy. Drodzy Państwo, to taka dość średnia wersja. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo zacinało. U mnie już zacina. Jeżeli jest taka możliwość, to proszę mi przesłać się mailowym. Ja spróbuję jeszcze szybko wybrać tę prezentację, tak żeby ona była w systemie. Wtedy być może nam się uda to usprawnić. Kończę udostępnianie ekranu w związku z tym i zaraz spróbuję to pani przesłać. No jest czas na zrobienie kawy na przykład, tak sobie to tłumaczmy, albo na jakąś inną pożyteczną czynność. Skrzynka już jest teraz. Mam nadzieję, że uda się przesłać plik.
ja potrzebuję sekundki, bo jeszcze do mnie nie doszło, ale już myślę, że może pan zacząć mówić, a ja w międzyczasie będę walczyła z technologią. Dobrze, panie, to wysłane. Wysłane. Mam nadzieję, że dojdzie i do czegoś nam się to przyda. Drodzy Państwo, gdybyśmy widzieli prezentację, to na pierwszym slajdzie zobaczyliby Państwo okładkę jednej z najważniejszych powieści science fiction w ostatnim dwudziestoleciu, książkę Petera Wattsa Blind Sight, czyli ślepowidzenie. Peter Watts twierdzi w tej książce, podkreślam, że mówię o powieści, tak? Mówię o powieści Petera Wattsa, ślepowidzenie, nie o żadnej książce naukowej. Watts twierdzi, że mózg to maszyna do przetrwania, nie wykrywacz prawdy. Jeśli do przetrwania trzeba się samo oszukiwać, mózg kłamie, przestaje zauważać nieistotne rzeczy. Prawda się nie liczy, tylko przeżycie. I teraz już w ogóle nie doświadczacie świata takim, jakim jest. Żyjecie w symulacji zbudowanej z założeń, uproszczeń, kłamstw. Cały gatunek standardowo cierpi na agnozję. Zacząłem od takiego cytatu, bardzo, bardzo mocnego, ponieważ agnozja, która generalnie stanowi swego rodzaju zaburzenie układu współczulnego, który z kolei daje efekt bardzo przykry w postaci trudności z percepcją świata rzeczywistego, tak? Agnozja wiąże się z niemożnością rozpoznania twarzy, które nawet widzimy na co dzień, z niemożnością rozpoznania miejsc, w których znajdujemy się codziennie albo bardzo, bardzo często, a w powieści Petera Wattsa, ślepowidzenie, którą bardzo Państwu polecam, zwłaszcza Państwu, którzy uczą w szkole średniej, widziałem na czacie takie głosy, dla osób 16-17+, ślepowidzenie i Peter Watts to lektura naprawdę świetna, bardzo odświeżająca, rzucająca nowe światło na naszą rzeczywistość, światło, którego, śmiem twierdzić, żadna lektura z ministerialisty nie rzuca. Agnozja u Petera Wattsa to metafora takiej zbiorowej znieczulicy, prawda? Zbiorowego niemyślenia o drugim człowieku, przeciw zbiorowej agnozji. Tak? Mózg jest bronią przeciw zbiorowej agnozji, rzecze Peter Watts. I jest to moim zdaniem refleksja bardzo, bardzo ciekawa i godna podjęcia. Jednak po wstępie czysto literackim, a do lektury, na wszelki wypadek powtórzę jeszcze raz imię, nazwisko i tytuł, do lektury powieści Petera Wattsa pod tytułem Ślepowidzenie, Blind Sight, bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Znam opinię wykładowcy Wydziału Fizyki, że to bardziej science niż fiction, powieść, która została bardzo ściśle oparta na autentycznych wynalazkach i zdobyczach fizyki, ale czyta się ją świetnie i mamy bardzo dobre tłumaczenie. Peter Watts, ślepowidzenie. Niech to wyeksponowanie mózgu jako broni przeciwko rozmaitym negatywnym społecznym zjawiskom, to wyeksponowanie mózgu jako maszyny do przetrwania, również taką metaforą posługuje się Watts, będzie dla nas punktem wyjścia. A teraz już chciałbym przejść do konkretów. Drodzy Państwo, wszyscy chyba znamy, może nie wszyscy, mam nadzieję, że nie wszyscy znają, ja znam takie sformułowanie, że czytanie to jedna z form spędzania wolnego czasu, że to jedna z rozrywek. Jedni lubią czytać, inni lubią grać w karty albo grać na komputerze. Jedni lubią czytać, inni lubią uprawiać sport. Jedna z wielu czynności, którą możemy sobie wybrać po prostu dla zabicia czasu, albo mówiąc nieco bardziej elegancko, dla wypełnienia wolnego czasu, prawda? I tyle, nic więcej. Z dzisiejszej, 21-wiecznej perspektywy takie potraktowanie czytania i traktowanie go jako czynności nieważnej, nieprzydatnej, mało pożytecznej, staroświeckiej, jest trochę tak jak utrzymywanie, że Ziemia jest planetą płaską, tak, opartą na słoniach, żółwiach, różne znamy koncepcje.
podobno niegdyś zwolennicy koncepcji żółwi ścierali się ze zwolennikami koncepcji słoni. W reportażu Ilony Wiśniewskiej Lud pojawia się absolutnie uroczy, bez żadnej pogardy napisany fragment o płaskoziemcach mieszkających na Grenlandii. Świat kończy się gdzie? No tam, gdzie widać morze, prawda? I tyle. I bez sensu oszukiwać, że coś tam innego się jeszcze gdzieś tam dzieje. No, najciekawiej płaskoziemcy rozwiązują kwestię istnienia antypodów, tak? Australii, Nowej Zelandii i tak dalej. Otóż nie ma tych krajów i tyle, i kropka. Dobrze. Drodzy Państwo, dlaczego o tym mówię? Dlaczego taka anegdota? Mamy dzisiaj bardzo twarde, bardzo konkretne dowody na to, że czytanie w sposób zupełnie bezpośredni wpływa nie tylko na nasz rozum, umysł, osobowość i tak dalej, ale wpływa na mózg jako narząd. Ten mózg, który Państwu pokazuję, to jest, to podobno wygląda trochę makabrycznie, ale niech będzie, to jest narzędzie do rehabilitacji ręki. Koordynacja mózg, ręka, ręka, mózg jest niezwykle istotna. Jak pracujemy długo myszką, to warto uruchomić mięśnie dłoni także w inny sposób. To nie jest żaden profesjonalny model, ale drodzy Państwo, już teraz naprawdę do rzeczy. Mózg jest narządem, który też wymaga treningu. Profesor Stanisław Konopacki, biolog i neurobiolog z Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik katedry neurobiologii, profesor Stanisław Konopacki, porównuje często i chętnie czytanie do treningu dla mózgu. I gdybym wyświetlał prezentację, rozumiem, panie, to, że nie bardzo się da. Na razie się nie da, no trudno. Znaczy, nie da się zupełnie, natomiast to, co pan mówi, kolejne slajdy, ja po prostu będę, no, bez zdjęć oczywiście, ale kopiować jako tekst do czatu i tak już robię. Pani, dostarczyłem pani mnóstwo pracy niechcący, ale nie sądziłem, że tak nam się to będzie okropnie zawieszać. Zły to niedobry świat, czemuż lepszego nie ma świata. Wszystko jest w literaturze, a zwłaszcza w poezji. Gdyby widzieli państwo slajd, to widzieliby państwo takie proste hasło, czytanie jako trening dla mózgu. To nie mój wymysł, to profesor Stanisław Konopacki, kierownik katedry neurobiologii z Uniwersytetu Łódzkiego, tak twierdzi. I widzieli Państwo obrazek, takie zdjęcie siermiężnych hantli, ze 20 kilo jeden ciężarek waży. Mówi profesor Konopacki, że mówi i pisze, że czytanie, inne procesy uczenia się też, ale czytanie jest dla naszego mózgu tym, czym regularna aktywność fizyczna dla naszego ciała. Mózg oczywiście nie jest mięśniem, prawda? Na pewno nie tylko. Jednak jest narządem, który potrzebuje rozmaitych stymulacji. Jedną z najwartościowszych stymulacji dla mózgu jest czytanie i są na to rozmaite dowody. Oczywiście, trening to nie wszystko. Potrzebna jest również dieta, potrzebny jest również sen i samo czytanie dla właściwej pracy mózgu nie wystarczy. Ale, powtórzmy, jest jedną z najważniejszych, najwartościowszych form treningu. Drodzy Państwo, bez czytania nie ma nauki, tak? I nie ma procesów uczenia się. W kontekście czytania, ale nie tylko, chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, a raczej opowiedzieć, ponieważ mamy trudności techniczne czy też technologiczne, chciałbym powiedzieć o 13 zasadach nauki zgodnej z naturą mózgu. Będę opierał się między innymi na dokumentach, które wysłałem pani Anecie i być może one Państwu się przydadzą. Na pewno będzie można je Państwu udostępnić. Na przykład na takim wyciągu z projektu unijnego z programu Erasmus+, tak? Projektu unijnego z programu Erasmus+, o pompatycznym, barokowym tytule, uwaga, uwaga, pewnie za chwilę pani Edyta wklei to Państwu na czat, bo warto, profesjonalny nauczyciel, konstruktorem marzeń młodych Europejczyków, tytuł godny Mikołaja Sępa-Szerzyńskiego. Powtórzę jeszcze raz, ponapawajmy się, profesjonalny nauczyciel, konstruktorem marzeń młodych Europejczyków. W tym wyciągu z projektu, jeszcze raz, profesjonalny nauczyciel, konstruktorem marzeń młodych Europejczyków, powstał taki wyciąg, tak, w którym umieszczone zostało 13 zasad nauki zgodnej z naturą mózgu. Ciekawy,
ciekawy dokument, ciekawa lektura, nie z, jak gdyby nie omawiająca wszelkich kwestii, ale taki bardzo pożyteczny wyciąg pod redakcją Marii Gorzelak i Grażyny Sawczuk, współautorek tego programu. Drodzy Państwo, 13 zasad nauki zgodnej z naturą mózgu. Omówię każdą z nich pokrótce, odnosząc się do konkretów związanych z różnymi procesami uczenia się, ale też z kwestiami czysto biologicznymi, czy też czysto fizjologicznymi po prostu. Zasada pierwsza, którą roboczo można określić jako aktywność uczącej się jednostki, tak? Zasada sine qua non. Powinniśmy lekcje, zajęcia, tak, na każdym poziomie organizować w taki sposób, żeby to nasi uczniowie i uczennice, studenci i studentki, słuchacze i słuchaczki byli aktywni, tak, i były aktywne. Wszyscy Państwo doskonale wiedzą i nieraz to słyszeliśmy, łatwo powiedzieć, zdecydowanie trudniej wykonać. O metodach aktywizujących mówi się również w polskiej edukacji pewnie od dobrych 20 lat, ale rzeczywiście bardzo warto choćby część naszych lekcji i różnego typu zajęć zaplanować w taki sposób, żeby oddać część naszego wysiłku uczniom, studentom i tak dalej, prawda? Czyli zrobić coś zupełnie innego niż to, co robimy my teraz, czyli gadanie i pokazywanie, to oczywiście może być tylko część nauki, a aktywizacja naszych słuchaczy, słuchaczek, etc. jest bardzo, bardzo potrzebna. Aktywność, która angażuje mózg, ale również aparat mowy, tak, nasze oczy, również kończyny, cały nasz organizm najlepiej. Odnotujmy, zasada pierwsza, aktywność uczącej się jednostki, tak, zasada sine qua non. Atutem tego dokumentu jest fakt, że każda kolejna zasada stanowi jak gdyby rozwinięcie czy dopełnienie pierwszej. No i w zasadzie drugiej, którą można określić jako integracja wszystkiego ze wszystkim, tak, integracja wszystkiego ze wszystkim, można i należy już odwołać się do bardzo ważnej kwestii, tak, również czysto biologicznej, mianowicie do naszego limbo, do układu limbicznego. Drodzy Państwo, nasz mózg jako narząd stara się rzeczywiście połączyć wszystko ze wszystkim. Nowe informacje są tym trwalej zapisane w strukturach naszego limbo, im lepiej zostaną połączone z innymi, już wcześniej zapisanymi w pamięci, prawda? Dlatego nie jest żadną herezją słuchanie hip-hopu na lekcjach o Bogu Rodzicy. Dlaczego? No i teraz chciałbym widzieć Państwa i zaprosić do interakcji, poprosić o odpowiedź, o zaśpiewanie Bogu Rodzicy, ewentualnie o jakiś hip-hopowy rym. Drodzy Państwo, Bogu Rodzica, Dziewica Maryja, Bogiem Sławiena i tak dalej, Twego Syna, Gospodzina, zyszczy nam, spuści nam. Rymy dokładne, rymy wewnętrzne, rymy głębokie, zupełnie tak jak w hip-hopie. Nie znamy autora Bogu Rodzicy, ale z całą pewnością nosił on szerokie spodnie w XIII-XIV wieku i czapkę z daszkiem. Chodził w wansach albo innym modnym obuwiu. To nie było żadne lokowanie produktu. Ja się po prostu rozpędziłem. Tak właśnie. Coś, do czego możemy się odnieść, prawda? Bóg Rodzica i hip-hop to oczywiście przykład pierwszy z brzegu. Zasada łączenia wszystkiego ze wszystkim, za którą odpowiada nasz układ limbiczny. Zasada trzecia, którą... Zmi zniknęła prezentacja. Zasada trzecia, którą można najprościej określić jako zasadę subiektywizmu. Wbrew pewnym pozorom, których jesteśmy uczeni, do których jesteśmy przyzwyczajani, nasze mózgi, jako nasze narządy, w swoim działaniu kierują się bardzo subiektywnymi kryteriami, tak? I włączają się, czy też zaczynają najbardziej intensywnie pracować nasze mózgi wtedy, kiedy uznają dane zagadnienie za potrzebne, interesujące, zabawne, bezpośrednio nas dotykające, prawda? Zasada subiektywizmu. Nasz mózg jest bardzo, bardzo selektywny, wybiera rozmaite kwestie, tak? Mózg kieruje się bardzo subiektywnymi kryteriami.
tak naprawdę jesteśmy motywowani znacznie bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie, dlatego, zwłaszcza Państwo, którzy uczą młodsze dzieci, bardzo dużo wiedzą i często opierają się na naszej wewnętrznej, naturalnej ciekawości poznawczej, która faktycznie stanowi jeden z najlepszych stymulatorów dla mózgu. Zagadnienia osobiście dotykające dzieci i młodzież, zabawne, tak? Nowe, bodźce, które mogą zostać uznane za istotne. Próbujmy tego właśnie szukać. Można zacząć lekcje o komunikacji na różnych poziomach nauczania. Od powiedzenia, że powiedzenia, stwierdzenia, napisania na tablicy, podyktowania do zeszytu, że komunikacja jest cechą swoiście ludzką i musimy dobrze znać język, żeby się dobrze komunikować. A można puścić dzieciom lub młodzieży teledysk zespołu Metallica pod tytułem One. Nawet o 8 rano trash metalowe riffy obudzą co nieco młodzież. Na pogo i headbanging im nie pozwalajmy, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i młodzież, ale możemy puścić teledysk, który przedstawia absolutnie straszną historię. Historię żołnierza, który w czasie I wojny światowej, uwaga, uwaga, stracił wzrok, stracił słuch, stracił zdolność mowy, stracił jedną rękę w całości, a drugą rękę ma okaleczoną. Powtórzmy, stracił wzrok, stracił słuch, stracił mu zdolność mowy, stracił jedną rękę w całości, a jedna jest, ujmę to nieładnie, najprościej, kikutem, tak? Stracił również zdolność poruszania się, to była kwestia wybuchu miny, na którą po prostu nastąpił. Teledysk i piosenka Metallica pod tytułem One, zaraz wyjaśnimy tytuł, One, stanowi odwołanie do powieści Daltona Trumbo, powieści i filmów w reżyserii tego samego pisarza, Dalton Trumbo, Johnny Got a Gun, polskie tłumaczenie, fatalne, Johnny poszedł na wojnę, niech będzie, cudowne polskie tłumaczenia, King's Speech, jak zostać królem, Dirty Dancing, wirujący seks, coś cudownego, niech będzie, Johnny Got a Gun, Johnny poszedł na wojnę, Dalton Trumbo i Metallica, One, człowiek, który nie mówi, nie słyszy, nie widzi, nie porusza się, ma tylko jedną okaleczoną rękę. W jaki sposób porozumieć się z takim człowiekiem? Państwo już się domyślają, tak? Dla Państwa to nie jest trudne pytanie. Dla nastolatków jest trudne i intrygujące, tak? Trash metalowe riffy, ale i ten koszmar Johnny'ego jednak porusza, stanowi pewien punkt zaczepienia. Elektryczność pracuje w naszym mózgu, prawda? A nasze serce współczuje Johnny'emu. Jak się komunikować z kimś takim? Jest żołnierzem, więc zna na przykład alfabet Morsa. Pielęgniarka wpadła na pomysł, jak porozumiewać się z tym żołnierzem, prawda? Tą okaleczoną dłonią, okaleczoną ręką wystukiwał komunikaty, pytania oraz odpowiedzi. Drugi wariant tej historii mówi, że uderzając potylicą w łóżko, wystukiwał alfabetem Morsa informacje, w taki sposób poprosił o eutanazję, na którą rząd amerykański się nie zgodził. Koszmarna historia, trudno obok niej przejść obojętnie. O czym jest ta historia? O człowieku, ale i o komunikacji, prawda? Warto szukać takich rozwiązań, nawet jeżeli naszą pracą jesteśmy bardzo przemęczeni, przytłoczeni, warto poszukiwać takich rzeczy. Drodzy Państwo, zasada czwarta, którą można określić jednym słowem, struktura, tak? A może nieco bardziej precyzyjnie, strukturalny charakter wiedzy, tak? Struktura, strukturalny charakter wiedzy. Drodzy Państwo, nasza pamięć długotrwała ma właśnie strukturalny charakter, dlatego bardzo warto odwoływać się do, jak metaforycznie ujmują to badacze z projektu Erasmus+, do portów i rusztowań dla wiedzy, tak? Porty i rusztowania dla wiedzy, aby wiedza mogła zapisać się w naszej pamięci długotrwałej, bardzo warto szukać właśnie rozmaitych punktów odniesienia. To może być hip-hopowa piosenka, to może być teledysk, tak? To może być wydarzenie o charakterze sportowym, to mogą być rozmaite kwestie. Na slajdzie zacząłem od pozytywistycznego stwierdzenia, uczeń jako tabula rasa, prawda? To XIX-wieczni ewolucjoniści twierdzili, że młody człowiek to jest taka czysta karta, na której świat dorosłych zapisze wszystko, co ważne. Piękna idea. Dzisiaj wiemy, że to nieprawda. Na slajdzie
przynajmniej pani Aneta jest tutaj osobą, która może to potwierdzić, mam hasło uczeń tabula rasa przekreślone, a poniżej mamy w cudzysłowie porty i rusztowania dla nowych partii wiedzy. Odwołania do wiedzy potocznej, tak, jako ważne wsparcie dla pamięci długotrwałej. Proszę Państwa, jaka jest najważniejsza pozycja w historii literatury polskiej? Wszyscy powiemy chórem, pan Tadeusz. Dlaczego? Bo czytamy go w szkole co chwilę, prawda? Pan o Tadeuszocentryczny i Mickiewiczocentryczny jest nasz zestaw lektur. Skoro już tego pana Tadeusza mamy, no to możemy oczywiście kazać wkuwać na pamięć którąś z 12 ksiąg. 13 jest zupełnie nieprzyzwoita. Czemu by tego nie wykorzystać na lekcji? Ale można zacząć od pytania o naszą dzielnicę albo naszą miejscowość, dlaczego ją lubimy, dlaczego jesteśmy z nią związani, bo pan Tadeusz o tym właśnie jest. Nieżyjący już wybitny wykładowca romantyzmu na Wydziale Polonistyki twierdził, że pana Tadeusza nie należy czytać przed 50. Dlaczego? Bo nic z niego nie zrozumiemy, bo to jest dzieło o nostalgii. Żeby zrozumieć pana Tadeusza, trzeba coś stracić, coś zgubić, trzeba trochę pocierpieć, prawda? Przed 50 nie zabierajmy się za pana Tadeusza. Uznawałem przez wiele lat tę wypowiedź za hiperbolę i za prowokację. Dzisiaj uważam, że tak po prostu jest. Być może mają państwo inne doświadczenia, proszę w razie czego mnie skrytykować bez trudu, ale większość 17-latek, z którymi pracowałem przez 12-13 lat w liceum, a także niestety, znaczna część studentów i studentek polonistyki nie rozumie pana Tadeusza, czyta go niechętnie i tak jest z bardzo wieloma przykładami z klasyki literatury polskiej. Dlaczego? To osobny temat, nie mamy na to czasu, ale bardzo warto odwoływać się do potocznego doświadczenia, do tego, co jest w naszym mózgu już zapisane. Zasada piąta, którą zanotowałem jako umiejętności ponad wiedzą, tak? Umiejętności ponad wiedzą. Zasada piąta w tym wyciągu z tego ciekawego projektu, umiejętności ponad wiedzą. O co tutaj chodzi? Drodzy Państwo, na slajdzie mamy buty pewnej kultowej, znowu niech będzie marki na M. Niemiecki lekarz wynalazł tę markę obuwia. Już Państwo wiedzą, o co chodzi, obuwie kultowe wśród różnych subkultur. Dlaczego obuwie? Drodzy Państwo, zadał mi teraz pytanie, czy ktoś z Państwa zna teorię wiązania butów? Jak przekładać sznurówki? Lewą pod prawą, prawą pod lewą? Jak wiązać pętelki? Jak to robić? No można by elaborat napisać, prawda? I w punktach i prezentacji można byłoby w PowerPoincie zrobić? Można. Nasi rodzice lepiej wiedzieli od specjalistów, od metodyki, jak uczyć takich rzeczy, bo w ogóle nas tego nie uczyli, prawda? Postawili na doświadczenie. Pomyliliśmy się kilka razy i nauczyliśmy się. Kwestia umiejętności, prawda? Znaczna część z nas uprawia jakieś sporty. Sport, rola mózgu w sporcie, też niezwykle ważna kwestia. Czy da się sportu nauczyć w teorii? Pomyślmy o sportach walki. Czy da się przeczytać kilka książek na ich temat i wyjść na ring z kimś, kto praktykował? To pytanie retoryczne oczywiście, tak? Mózg przetwarza informacje przetwarza czynności, tak? O wiele więcej niż suche fakty. Dlatego też bardzo ważne było to, o czym powiedziała pani Magdalena, o nośnikach. Zastanawiamy się często, czy faktycznie to jest przełożenie jeden do jednego. Tekst czytany z papierowej książki lub gazety, z czytnika i z ekranu. Przez kilka lat twierdzono, że to jest de facto to samo, prawda? I bardzo fajnie, że mamy ogrom nauki, wiedzy, literatury na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Tymczasem badania profesora Manfreda Spitzera, który interdyscyplinarnie pracuje nad mózgiem, dowodzą, że nośnik ma znaczenie. Papier oraz bardzo dobrej jakości czytnik, posługujący się de facto elektronicznym papierem, tak? Elektroniczną wersją papieru, to jak gdyby wartości równoważne, ale tekst czytany z ekranu to jednak zupełnie co innego. Niebieskie światło męczy nas dość mocno, zaburza koordynację oko-mózg w
zwłaszcza w dłuższym czasie pracy. Już pomijam kwestię różnych dystraktorów, prawda? Informacji, które nam się wyświetlają, wiadomości, które do nas dochodzą, konkretnej pozycji, którą musimy przyjąć przy komputerze, przed telefonem albo tabletem. To nie jest jednak to samo. To nie jest jednak to samo. Czytanie papierowej książki, papierowej gazety lub tekstu na dobrej jakości czytniku ma jednak przewagę nad czytaniem z ekranu, który coś nam wyświetla. Wędrujemy dalej, ponieważ też chciałbym z szacunkiem do Państwa czasu podejść, a czas nieubłaganie ucieka. Zasada szósta, odkrywanie zamiast reprodukcji. Tak sobie to hasło zanotowałem, a w dokumencie mamy pełne zdanie. Dla mózgu odkrywanie jest dużo ciekawsze niż reprodukcja, mówi zasada szósta. Umieściłem na slajdzie dwa zestawy przymiotników. Pierwszy zestaw skreśliłem. Pierwszy zestaw brzmi typowe, znane, przewidywalne, banalne, nieprzydatne. Typowe, znane, przewidywalne, banalne, nieprzydatne. Wszystko to zostało skreślone. Druga grupa przymiotników to wyrazy zaskakujące, intrygujące, nieoczekiwane, nieodkryte, tajemnicze. Takie właśnie informacje, takie fakty i takie umiejętności aktywują rozmaite partie mózgu do pracy. To właśnie elementy nauki, wiedzy, ale także elementy procesu uczenia się, które są zaskakujące, intrygujące, nieoczekiwane, nieodkryte, tajemnicze, etc., sprawiają, że aktywują się bardzo ważne transmitery, neurotransmitery, takie jak dopamina na przykład. To jest twardy fakt, prawda? Dopamina jako jeden z neuroprzekaźników. On aktywuje się wtedy, kiedy poznajemy coś nowego, zaskakującego, intrygującego, tajemniczego, nieodkrytego i tak dalej, i tak dalej. Kiedy poznajemy coś, co nas interesuje, intryguje, bawi, etc., uruchamiają się także endorfiny, które doskonale wiemy, czym są, a wszyscy chcemy być szczęśliwi. Tak? Zasada siódma to jak gdyby rozwinięcie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Zanotowałem ją sobie jako dopaminowy prysznic, bo taka metafora pojawia się i u rozmaitych badaczy, których czytałem przed naszym spotkaniem i w tym dokumencie, który Państwu polecam. Dopaminowy prysznic. Ja wolę metaforę wodospadu i na slajdzie, niech Pani Aneta potwierdzi, jest wodospad Vøringfoss z Norwegii, znów skandynawski akcent. Widziałem ten wodospad na własne oczy, wspiąłem się na przeciwległe wzgórze w Norwegii, wodospad Vøringfoss. Mi oglądanie wodospadów i w ogóle eksploracja przyrody daje wielkie szczęście. Nauka też powinna nam dawać szczęście, powinna wiązać się z tym, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, tak? Bez przyjemności, z bardzo małą efektywnością uczymy się tych treści, które są narzucone. Dobrze zorganizowana nauka powinna wywoływać uczucie przyjemności i zadowolenia, za to odpowiada nasz mózg właśnie. Drodzy Państwo, za to odpowiadają neurotransmitery, tak? Wśród nich dopamina. Powolutku zbliżamy się do końca, bo pozostałe zasady to krótsze kwestie do omówienia, ale cóż, przed chwilą mówiliśmy o szczęściu, pomówmy trochę o nieszczęściu. Zasada ósma to redukcja stresu. Redukcja stresu, która jest niezwykle ważna w każdym procesie uczenia się. My jako nauczyciele, nauczycielki wiemy, że w procesie nauczania też, bo my też podlegamy stresowi. Stres niestety zapisuje się trwale, daruje sobie opis procesu, stres zapisuje się trwale w naszym układzie limbicznym, tak? Bywa, że oprócz tego uruchamia bardzo agresywnie, jak gdyby, tak? Aktywizuje ciało migdałowate, które z kolei odpowiada za nasze negatywne emocje, w tym za agresję. Oczywiście nie od razu stres wywołuje agresję, ale stres długotrwały, kumulowany, tak, stymuluje w sposób negatywny ciało migdałowate, to może dać efekt w postaci agresji albo różnych postaw eskapistycznych, prawda? Dlatego jeśli uczymy się pod wpływem silnego stresu, owszem, możemy się czegoś nauczyć, przyswoić sporo faktów, a nawet umiejętności, ale one zachowają się w pamięci krótkotrwałej. W pamięci długotrwałej ich nie będzie, ponieważ ciało migdałowate sprawi, że zaczniemy bać się, uciekać, reagować nerwowo, reagować agresywnie. Nadmiar stresu jest bardzo, bardzo szkodliwy. Oczywiście z wielu powodów,
ale my odnotujmy tych kilka powodów związanych z nauką, prawda? Oczywiście można zarwać noc i nauczyć się bardzo dobrze do egzaminu, zdać go na piątkę i szóstkę. Mam takie doświadczenia za sobą i jako absolwent studiów. Myślę, że znaczna część moich słuchaczy i słuchaczek także. Jednak takie wiadomości zapisują się w pamięci krótkotrwałej. Szybko niestety je tracimy. Drodzy Państwo, zasada dziewiąta, którą zanotowałem jako socjalność mózgu, myślnik socjalność człowieka. Jesteśmy zwierzęciem stadnym, można by posłużyć się taką nieładną metaforą, jednak za naszą socjalizację, jednak jest w tym wiele prawdy, a za naszą socjalizację odpowiada mózg. Właśnie, dlatego bardzo warto pracować w grupach, warto wyjeżdżać na wycieczki i tam pracować, warto wychodzić w plener, warto pracować nad jedną projektu. I ja tutaj w tej chwili mówię Państwu rozmaite mówię rzeczy, które dla części z Państwa są oczywiście truizmami, ale rzeczywiście pewne procesy neuroobrazowania mogą się rozwinąć w pełni jedynie w kontakcie z drugim człowiekiem. Dlatego dobra współpraca w grupie jest czynnikiem bardzo silnie i bardzo pozytywnie motywującym do dalszej pracy. Piekło to inni, napisał Jean-Paul Sartre, a my na potrzeby edukacji z francuskim egzystencjalistą się nie zgadzamy. Piekło to inni? Nie. Inni są nam potrzebni, ponieważ nasz mózg jest organem socjalnym. Drodzy Państwo, jeszcze o hipokampie nie było mowy, a przy okazji zasady dziesiątej, już naprawdę kończę, przy okazji zasady dziesiątej, którą określiłem bardzo krótko, mniej znaczy więcej, powiedzmy sobie o hipokampie, tak? Hipokamp, najpiękniejsza nazwa części naszego mózgu, ono odpowiada głównie za pamięć, no i cóż, nasza pamięć jest zjawiskiem zupełnie niesamowitym, ponieważ możemy pomieścić, uwaga, prawie 1,5 petabajta danych. To jest mniej więcej tyle, ile można zapisać, uwaga, na 2 milionach płyt CD. Ale niestety, nie jesteśmy androidami z powieści Franka Herberta na przykład, albo Philipa Dicka, tylko jesteśmy ludźmi i nasza pamięć operacyjna może jednorazowo przetwarzać od 6 do 8 elementów, takich jak fakty, informacje, również czynności, prawda? Dlatego do tej pamięci długotrwałej trzeba dotrzeć, a nie dotrzemy do niej, zarzucając zbyt wielką ilością informacji. Drodzy Państwo, z punktu widzenia nauki o mózgu, a zwłaszcza o hipokampie, najgorsze rzeczy, które możemy robić, to zadawanie na przykład 50 wykresów z dnia na dzień, 50 zadań matematycznych, tak? Nauki ogromnej partii tekstu na pamięć z dnia na dzień. Stymulujmy pamięć jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne, ale jeśli sprawimy, że hipokamp nam się przegrzeje, przepracuje, to bardzo wiele rzeczy zostanie utraconych, a potem nauka stanie się czymś nieprzyjemnym i, co najgorsze, mogą włączyć się postawy bierności wobec nauki. Uwaga, one mogą włączyć się w sposób samoczynny. To nie jest zła wola ucznia, ale jeśli jest przemęczony, przepracowany, jego hipokamp nie pracuje właściwie, to wtedy postawy bierności, tak? Również które mające charakter wycofania, tak? Eskapizmu, czasem także agresji, mogą niestety zaistnieć. Drodzy Państwo, zasady 11, 12, 13 potraktowałem zbiorczo. Zasada numer 11, bo ponieważ one wszystkie mają ze sobą coś wspólnego. Zasada 11 dotyczy emocji, tak? O emocjach autorzy tego projektu napisali jako o markerach pamięci. Emocje jako markery pamięci. Bo rzeczywiście emocje mają ogromny wpływ na naukę i na proces nauczania się. O tym już mówiliśmy. Dlatego tak bardzo ważne jest łączenie aspektów czysto poznawczych, kognitywnych z aspektami emocjonalnymi. Odwołujmy się do pozytywnych doświadczeń, prawda? Związek z popkulturą, kulturą masową, z odpoczynkiem, relaksem, pozytywnymi doświadczeniami, tak? To na nasz mózg działa bardzo, bardzo pobudzająco, zwłaszcza na układ limbiczny, o którym już mówiliśmy. Zasada 12, którą nazywałem bardzo prosto odkrywanie reguł, mówi o tym, że nasz mózg jest
wręcz wyspecjalizowany w odkrywaniu reguł w otaczającym nas świecie. Wszystkie osoby, które mają dzieci, doskonale wiedzą, że niestety nieodłącznym procesem nauki i edukacji są różne bolesne doświadczenia. No ale jeśli dziecko oparzy się na przykład raz, drugi czy trzeci, to następnym razem w kuchni lub przy ognisku zachowa większą ostrożność, prawda? Nasz mózg uczy się reguł. Dlatego bardzo warto wyjaśniać młodym ludziom, skąd biorą się rozmaite rzeczy, jak działają mechanizmy, na przykład historyczne albo społeczne, prawda? Zamiast wpływania dat, nazw i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi tylko o to, żeby było ciekawiej i fajniej, chodzi o to, że nasz mózg do tego jest wyspecjalizowany, potwierdzają to badania. Zasada 13 wreszcie, 13 kojarzy nam się oczywiście wyłącznie dobrze. Pamięć nie jest workiem bez dna. O hipokampie już mówiliśmy, nie należy go przeciążać, ale rzeczywiście napisałbym na tablicy, gdybyśmy widzieli się w innych warunkach, napisałbym takie równanie: mniej plus dokładniej równa się lepiej plus więcej. Mniej plus dokładniej równa się lepiej plus więcej. Dlatego może lepiej byłoby ograniczyć listę lektur do mniejszej ilości pozycji, wybrać teksty nowocześniejsze, lepiej komentujące naszą dzisiejszą współczesność, a poświęcić im więcej czasu, obudować kontekstami i tak dalej, niż zarzucać ogromem faktów, które sprawią, że hipokamp, który siedzi gdzieś tam głęboko, nam się przepali. Mój się i tak za chwilę przepali, dlatego już kończę i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Stawiam kropkę i oddaję Państwa, siebie i nasz czas w ręce pań, które prowadzą nasze sympatyczne spotkanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Ja z kwestii technicznych, ponieważ wiem, że część Państwa pewnie może zostać tylko do tej wyznaczonej 18:30, więc ja umieszczam link do zaświadczeń, ale to nie dlatego, że po prostu chcę natychmiast przerwać to spotkanie. Serdecznie zapraszam Państwa, żeby jeszcze chwilkę Państwo z nami zostali, bo na pewno Pani Magdalena i Pani Edyta jeszcze kilka słów dopowiedzą. A oprócz tego pewnie jeszcze Państwo mają jakieś pytania i to jest dobry moment, żeby je zadać. Ja jeśli mogę, to właśnie, żeby Państwa oprócz, myślę, że bardzo ciekawego, świetnie komentowanego wystąpienia Pana Michała, powiedzieć o rzeczach, które dla Państwa przygotowujemy. To znaczy przygotowujemy listę komiksu i reportaż. O tym wspomniała już Magda, czyli do alternatywnej listy lektur. Przygotowujemy listę komiksów, które myślę, że przyda się czytelnikom w każdym wieku, ale lista reportażu to jest coś, nasza taka perełka. Właśnie do grona ekspertów, którzy zechcieli z nami ją współtworzyć, należy właśnie pan Michał Friedrich, Małgorzata Scheinert, Marcin Szczygieł, ale też i specjaliści z takich wydawnictw jak WAB, Czarne czy Dowody na Istnienie. Centrum Edukacji Obywatelskiej w osobie pani Anety również nas wspomaga. Nauczyciele, którzy praktykują i wiedzą, że reportaż to jest, proszę Państwa, absolutna rakieta. Co to znaczy? To chcemy dostarczyć Państwu świetnych tekstów na poziomie krótkich tekstów, takich jak artykuły i książek, po to, żeby na lekcjach, nie tylko lekcjach polskiego, ale lekcjach właśnie biologii, geografii, ale przede wszystkim lekcji wychowawczych, mieć cudowną platformę do tego, żeby rozmawiać o świecie z młodymi ludźmi. To są zwykle teksty, wiemy, świetne językowo, reportaż to jednak taki tekst żywy, bliski współczesności. No, często jednak żyjemy trochę jak w skansenie i te teksty, które omawiamy, są naprawdę dosyć nobliwe. Arcydzieła? Nie wątpię, ale jednak chodzi o to, żeby znaleźć się blisko młodego człowieka. Jeśli mielibyśmy zastosować 13 zasad omówionych przed chwilą, to reportaż znakomicie się sprawdzi. Bardzo polecam, niedługo, koniec maja, koniec czerwca pojawią się właśnie te dwie listy. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i za wszelkie komentarze. Ja dziękuję serdecznie. Ja tylko pozwolę sobie dodać, bo wiem, że już jest po czasie, tak, tego czasu już nam troszeczkę zabrakło, ale jako, że przed nami już prawie majówkowy weekend, tak, nie widzicie tam nie, sposób. Nie, znaczy spokojnie można pokazywać, proszę też zwrócić uwagę, że nikt nie uciekł, to znaczy nie jest tak, że wszyscy się wylogowali, więc proszę spokojnie mówić, myślę, że poświęcimy chwilę jeszcze.
Jako, że może mniej znaczy więcej, tak, że tak, tutaj postaram się. Więc to są książki, które tak przygotowałyśmy. Ty jeszcze też masz, Aneto, jedną książkę, o której chciałyśmy, bo to jest Piraci Oceanu Lodowego. Ja tu mam ze sobą Lekkie życie Bernabego Broketa. To jest taka książka, o której chciałyśmy powiedzieć, którą warto zabrać na weekend. I Rodzina Penderwicków. To jest już taka wakacyjna, prawdziwie wakacyjna lektura, którą warto zabrać na majówkowy weekend. Dlaczego te lektury? Tak? To są takie nasze lektury, które dzieci ankietowane przez nas, tak? Bardzo lubiły, którym były jakoś poruszone. Także, które może mówią oprócz przygód, tak? Bo przygoda to jest taki może główny też, jeśli zapytamy Szweda i w ogóle Skandynawa, tak? Jaki jest główny temat, tak? Co jest cechą dobrej książki, to jest dobra historia, dobra przygoda. Natomiast jeśli chodzi o książkę Dziwne życie Bernabego Broketa, to jest taka książka, która mówi o trochę trudniejszym temacie, która może jest taką książką dla bardziej wymagającego czytelnika, czy może dla dziecka też, może propozycją dla dziecka, które przeczyta razem z rodzicem. Czy ty powiesz o życiu, tak, Bernabiego, chwileczkę? Masz wyłączony mikrofon. Dodam tylko, że Lekkie życie Bernabego Broketa to jest, proszę Państwa, taka książka, która jest niezwykle intrygująca. To jest książka, w której jak zaczyna się czytać, i bardzo ją polecamy do głośnego czytania właśnie w klubach czytelniczych, w klasie, to jest taki moment, kiedy dzieci szeroko otwierają oczy, które są po prostu zadziwione. I znowu może zapomniałam, która to jest zasada i po drodze, ale to jest właśnie, to jest to budowanie połączeń, to jest to zaskoczenie, zainspirowanie. To jest sytuacja niemożliwa, która dotyka inności, nie tylko tolerancji, ale jakby bardzo polecamy Państwu, żeby z tą książką się zmierzyć, bo to jest wielka przyjemność czytać ją dzieciom, wielka przyjemność być z dziećmi wtedy, kiedy one tą książkę poznają. Nie jest tak znana, więc jeśli część z Państwa ich nie zna, to proponujemy się z nią zmierzyć i dać znać, czy się podoba. Piraci Oceanu Lodowego i tutaj Rodzina Penderwicków tutaj swoją przygodowością i historią bronią się same. No przed nami 23 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, także jakieś święto, to też właśnie taki może dobry moment, żeby te książki dzieciom podsunąć. Dziękuję bardzo. To już chyba ostatni moment, żeby zadać jakieś pytanie albo uwagę, dajmy jeszcze chwilę. Gdzie znajdę zaświadczenie? Dobrze, ja jeszcze raz wkleję link do zaświadczeń i jeszcze raz to na czacie opiszę. Natomiast tutaj widzę, że jest do Pani Michale, do Pana o metalice. I nie wiem, czy Panu się wyświetla, jeśli nie, to przeczytam. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania. Tak, jestem wzruszony. Głęboko pozdrawiam serdecznie Panią Małgorzatę. Tak, to jest rzeczywiście bardzo uniwersalne, bardzo duże wrażenie robi na słuchaczy i słuchaczkach niezależnie od wieku. Można w późnych klasach szkoły podstawowej, można i na studiach. Cieszę się, że wpadliśmy na ten sam pomysł niezależnie. Serdecznie Panią Małgorzatę pozdrawiam, już patrząc na winyl And Justice for All, który za chwileczkę sobie włączę. Synestezja to jednak potężna siła. No dobrze, widzę, że musimy się jeszcze spotkać nieraz. Osoby, które mają problem z zalogowaniem się, proszą o kontakt na webinarium@co.edu.pl. Jeżeli Państwo tak, trzeba wypełnić całą ankietę i jest strona rspo.gov.pl. Za chwilkę to ja już Państwu będę odpowiadała, natomiast zakończę już chyba nagrywanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim uczestnikom i Państwu przede wszystkim tutaj za to cudowne wystąpienie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się uda nam spotkać.
wszystkie informacje na temat tego, co dzisiaj się zadziało. Film pojawi się na CEO YouTube, CEO-owym YouTube i na stronie programu Poczytajmy co.org.pl. Będziemy to wszystko też jeszcze linkować, także zapraszamy Państwa serdecznie. Ja będę odpisywała jeszcze na pytania związane z zaświadczeniami i to jest ostatnia sekunda, żeby zadać ewentualnie pytanie rozmówcom. Chyba nie. Także dziękuję serdecznie. I kończę spotkanie. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu. I ja też bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia.